Słyszycie napięcie, ale jeszcze uruchamiam samolot. Viper One, Wiktorczyk. Arm Heine, Venom 1, Viper 1-1, 5x5.
Viper 1, Victor check. Super. Set altimeter 2986. 2986, roger. Yardstick 15 is up, Yankee. To set yardstick 7-8 Yankee Air-2-R. Roger, need a one tied. Bingo 2.5, Joker 3.5. Roger, Joker 3.5. Ja robię pełny alignment, także jeszcze chwilkę mi to zajmie. Roger. Ja też tutaj się zajmuję z tymi rzeczami. Zgłaszaj projektor. Tu.
mapę, to ty wyjeżdżasz? Nie. To Venom. Dobrze, teraz w lewo. One ready, call ready to taxi. Two new time, additional minute. Roger that. Let's roll. Align tower, Venom, correction, Viper 1, 2 ship 15, taxi to runway 01. Position. 1-2,
jedną małą karuzelę. Lion Tower, Viper 1, lining up from Viper 1. 2, line up right. I wystartujemy sobie w parze. Ready for departure. 1-2, hold position. Should I call for departure? Position. Advise when ready for departure. 1-2, hold position. Ready for departure. Copy. Lion Tower Viper 1, taking off runway 01. 2, spool them up. 1-2, hold position. 1, no faults. Buster, brakes, gate. 2000. I Buster. Climb 2000. Roger. Align Tower, Viper 1 Airborne. I przyspieszamy speed 450 knots. Say again. 450 catching up. Doganiam cię. Go line abreast.
Roger, line abreast. At waypoint 1, delayed turn right. 90 degree. Turning right now. Altitude. Delayed to jest taki, że mnie przepuszczasz za siebie i dopiero jak cię minę, to mnie to opuszczasz. Nie złapałem tego delayed. No i wtedy mamy, wiesz, zachowaną formację, ale teraz jest ok. Ci minę mieć drugi. Między drugim a trzecim spróbujmy zrobić tego 90-90. Roger. Tylko wtedy trzeba być właśnie w tym line abreście jakimś takim sensownym. Postaram się. Align tower, Viper 1 outbound, pushing magic. Push com 1302. Roger, 302. Magic Viper 1 after departure from a line, proceeding with training exercise. E push waypoint 3. Check right. Dobra, i teraz jesteśmy w formacji mniej więcej właśnie tak jak trzeba, czyli line abreast. Spróbuj zrobić sobie go trail 90-90. Roger, going 90. I co, jesteś 3 mile i jesteś za mną w trailu, tak? 10 mil? Ja mam od ciebie 3 mile. Roger, 3 mile. No i dobrze. Na waypoincie trzecim altitude 200 AGL. Not flight level 200. Altitude. 200 feet altitude. Radar. Roger that, 200 feet. Flight level 200 to 20 tysięcy stóp. Dobra, na waypointie trzecim. Speed 550 knots. Roger, 550. Turning left. I teraz już indywidualnie nawigujemy po waypointach. Okay. Trzymamy tą prędkość 550. Altitude.
bike to Wilcock. Copy that. A jeszcze mamy czas. Ale w sumie lecimy pod radarami, to może być fancy. One fenced in state 9.9. So fancy in state 10. Mam nadzieję, że lecisz nisko. Passing waypoint 8. Copy. SF2 on the hour 2. Noted. Copy that. Rozpędzam do 600. One pulling. Fat flare.
Still pull up. Lighting. Altitude. Good effect on target. Bomba nie uderzyła. Pewnie niedokładnie po linii prosowałeś. Kontynuuj, będziesz miał drugą okazję. Za bardzo, za blisko podchodzisz do celu. Odbij od, już od 90 stopni. Jak nie zeszło, to od razu robisz ingres. Tak, tak. To ja się pogubiłem, ale już okej. CZ na TGP. Ponownie próbujemy. Trzymam 550. Jest 550. Możesz mi przypomnieć, jak jest Bravery, nie też, jak mapa nie doszła? Nie mam pojęcia. Nie, no normalnie powinna zejść, tak? Vehicle to paveway. Masz master army wszystko włączone? Jest, jest master arm, laser jest włączone, wszystko. Zawijam na waypoint 7. Chłopaki widzę, że od 8 wchodzą, ale my zrobimy trochę więcej separacji. Teraz możemy faktycznie na 8 już wyjść tym naszym ciągłym zakręciem. Cały czas lecę za tobą, staram się trzymać te 3 miny. Mam 520 teraz. No i bardzo dobrze. Ale chyba nie ma jeszcze modelu uszkodzeń F-16. Nie, nie, nie będzie takiego, nie.
Myślę, że za bardzo miałeś, za bardzo flight path marker miałeś odległy od linii CCRP. Ok, postaram się bliżej. Jak coś, to ten, spróbuj, bo nie wiem, czy wychodziłeś idealnie na tym 6,5 mili, spróbuj bliżej 6 mili wyjść w górę. W sensie trochę dalej. Nie, właśnie w sensie bliżej celu, spróbuj wyjść w górę. No tak, bliżej celu, no. Nie. No, bo wracam na swój poziom. Way. Root effect. Altitude. Altitude. No to powrót na siódemkę i jeszcze raz. Przełączyło na 11 waypoint. Szybko zrobisz to, jeszcze zdążysz powrócić. Nie, nie, jeszcze raz. Tylko już wiem, że trzeba manual ustawić. Okej. Viper Wawan skończył ćwiczenie, spotkamy się przy tankowcu. Ja lecę do tankowca, a ty powtórz z ostatnią bombą. Dobrze.
Albo jeszcze dużo paliwa, to polecę za tobą. Już możesz skręcić na łapień 7. Ty lecisz na łapień 7 czy nie? Teraz się zorientowałem, jak mam kurs, okej. Od razu leć na, no dobra, na 7, bo musisz tak to. Jaki masz fuel state? 6.9. No, okej, super. Jak mówisz, że lecisz na 7, to po prostu ustawiaj sobie na 7. Leć. Myślałem, że na 8, ale ok, ustawię na 7. Znaczy jeden czort, tak? Ale w sensie nie odbije tak. Pilnuj dokąd lecisz, bo nagle wlecisz w jakiś samolot albo coś. No to spróbuję na 8 wykręcić. Altitude. Powiedzieć. No, bo jeden skończył ćwiczenie, kieruje się do tankowca. Odbijam w prawo, ale on zakończył też, kieruje się do tankowca. To było bardzo dziwne, co ten, czy ktoś zrzucił bombę, po prostu ten odrzucił i poleciał, tak? Wydaje, że zrzucił ktoś. Lobo albo Venom, czy wy zrobiliście jakiś Jettison? Odbijam w lewo. Tak, dwójka zrobiła Jettison. Prawie na nas. Lobo nie. Kopi. No właśnie widzieliśmy, prawie na nas poleciało. Altitude. Ok, wybieram dziesiątkę, waypoint 10 w trybie manualnym. Mam nadzieję, że teraz się nic nie przestali się uda. Copy.
6 miles, pop me up. Weszła? Nie masz już flary? W lewo egres, w lewo egres. Odcel. I do ziemi. Bingo. Altitude. Pull up. Pull up. I teraz leć na waypoint 11. Ja jestem Joker, więc muszę zatankować. Bardzo ładnie to wyglądało, zeszło ci, co trafiłeś? No bo smycia słyszałem. Bójka, trafiłeś bombę? Bombą? Nie wydaje mi się, wiesz, bo mi zmaskowało, nie poprawiłem w prawo. Okej. Okay. Ale to wiesz, wiesz jak to wygląda. Jedna rzecz, jak wychodzisz w górę, powinieneś flary rzucać. Tak, tak, muszę bindingi zmienić, bo mi nie wchodziło, wiesz, bo mam... Mam zmultiplikowany z radiem i muszę sobie zamienić. No ale generalnie po to są treningi, żeby później na harpę nie ten. Jak coś to wszystko nagrałem, także to ładnie, ładnie widać. Roger. I lecimy w górę na 23 000. Roger. Mam 3200, więc będę musiał tam coś tam dopić. Ile masz paliwa? 5200. No to spokojnie. Ja cię trochę goniłem na basterze i pilnowałem się. Popaj. Dobra. No spoko, zaraz wyjdziesz z chmur. Nie wiem, czy korzystasz z tego datalinka, tego tej kursora na datalinku. Dokładnie tak. Ciekawe, bo te chmury są źle ustawione chyba. Nie wiem, czy nie będziemy tankować w chmurach. No cóż, prędkość? O, ja mam 300 noców prawie. Ja się boję, że... No tak, tankowy jest na 23 idealnie przez tę warstwę chmur. Przełączmy się na 257, puszką 1257. Shell, czy tankowiec przypadkiem nie leci w chmurach? Nie, leci trochę pod chmurami, ale widać go. O, całe szczęście, bo bałem się, że ten, że coś pogmatwałem z pogodą. 300 węzłów i do tankowca. Raczej tak. A raczej bardziej w lewo, bo będziemy go gonić, także w kierunku wypowiedzi 11. Już zakręcę. Jak, chłopaki, ćwiczenia wam się podobało?
fajnie, tylko miałem awarię, wiesz co, przy starcie przygrzmociłem w pas przez turbulencję i nie chciałem nic zrobić, bo musiałem zacząć scenować. Bardziej prawdopodobne, że nie chciały ci schodzić, bo źle trzymałeś CRP. Nie ma w tym momencie modelu tego zniszczeń pylonów. Okej, to wiesz co, mam taką prośbę do ciebie, ale to później na debriefie. Dobra, to na debriefie, na razie spotkamy się przy tankowcu. To fence out. Mam fence out state. Niner. I przy tankowcu switcher safe, radar wyłączony na quiet. Chodźcie tak. Ja się fence out zrobiłem po ataku już, ale nie chciałem ci tam gadać na radio. Bo ty jeszcze przechodziłeś tam do... Trzeci raz. Spoko, na twoim prawym skrzydle 0,30. A visual. I check left bezpośrednio na weapon 11. Nie, wiesz co, ja zostałem z dwójką, także wy jesteście przy takowcu. Coś jest przed nami. No, ale czekam na was, bo byście byli pierwsi zgłoszeni. Ty masz tam paliwa? 5000. To my mamy mniej. Tu switch side. Patrząc jak to wygląda, to możemy nawet lecieć z kursem 310. Także check left, heading 310. Patrzcie tak, switching side. Nie, zostań w formacji. Jest poniżej 30 stopni, ty wiesz. Okay. Takie niewielkie zakręty możesz z tej strony wykonywać. I jeszcze nawet do 300, bo widzę, że jesteśmy te 15 mil, tak? No, to tak.
Żeby go dogonić, to musimy 320 węzłów przynajmniej zrobić. Przyspieszmy nieco. Leci poniżej 300, ale to będziemy się wlec. 320, 330, rozpędzam. Główka, 320. I wyżyło na tanker. Tu byłem, na który? Na 12. Dokładnie przed moim działem jest tanker. Że jeszcze kręcimy w lewo. Okej, widzę. 295. Zostało 2500, ale no, to najwyżej napije się trochę i będzie git. 4-6. Dokręcam do tankowca. Transfer complete. Disconnect. Ready, pre-contact. Cleared contact. Ja jeszcze troszkę podgonię. 340 i kręcę do nich. Contact. You're taking fuel.
Return free contact. Contact. You're taking fuel. Return free contact. Chyba kręci w lewo, to też pchnę. Pchnę do niego. No już mam prawie 2000 paliwa, także mało. No jest tutaj 4. O, pierwszy podchodzisz. No, spokojnie. Tak naprawdę do 4-5 zatankuję i będę ten... Będę przerywał, bo tu nie chodzi, żeby całe baniaki wypełnić. Dobrze, dobrze. A ja tu pode mną widzę taki fajny kawałek polskiego lądu, najwyżej siądę na tym. Na zapasowym. A słyszałeś o tej historii F4, co jeden drugiego popychał, nie? A jest. Return free contact.
going observation left. Roger that, turning left. Viper 1-1 podchodzi. Shell 1-1-1-1. Request rejoin. Shell 1-1. Proceed to pre-contact at 23,000. At 300. Dobra, ja mam prawie 4000, także spokojnie. Podczep się, unieruchom, dopij sobie do 4000 i tyle. Abort rejoin. Musisz chyba mu przez radio powiedzieć. Shell 1-1-1-2. Request rejoin.
12, Shell 11, proceed to pre-contact at 23,000, at 300. Ready, pre-contact. Cleared contact. Heads up, tanker entering turn. Ja osobiście chyba bardziej wolę na jak skręcam. No to disconnect. Return pre-contact. Rejoin. Abort rejoin. In fly heading 090. No i teraz jak się oddalimy, to na waypoint 12. Musimy przez prawe ramię. Możemy na tej wysokości na razie zostać. Za moment, tak. Dobra, to push come one and 3-0 to come 1-3-0-2. I prawie że po prostu i zamienięciem tej. Możemy co, możemy polecieć na punkt pierwszy, to ominiemy te SA trójki. Dobrze myślę, tak. Na łajpę pierwszy lecimy. I prędkość 300. Sobie jeszcze wylądujemy z breakiem i będzie koniec. Thank you.
Powtórz warpy? Pierwszy. Wilk. Bo wtedy sobie odbijemy trochę na prawo od tych samów SA3. Roger. Jesteśmy ciut za wysoko jak na te same. Zwolnię trochę, bo się rozpędziłem, ale z drugiej strony mamy paliwo, to możemy nawet do 350 przyspieszyć. Już nie ma co wisieć w powietrzu. Fuel flow 5500. Nawet więcej, na 5500 wychodzi tam 370 prawie, także bardzo ładnie. My jesteśmy już letce i puści. Ja mam troszkę więcej, bo cię staram się trochę ładniej dogonić, ale zaraz będę miał tyle samo. No ale ty masz też trochę więcej paliwa, także... A Captive. Ale on coś robi w grze? Czy jest taki udawany? Robi ciężar. Aha, a ten drugi, lewy? To jest ten. ACMI pod. Do nagrywania danych z lotu. A. I też nic nie robi. Właśnie, bo jest red flag i się wkurzam, że niby robią, że to jest symulowana walka, a samoloty się rozwalają, a z drugiej strony nawet tu chyba w MIG-u jest też taka kampania i tam też, tam z kolei jest nieśmiertelność, nie? O. Wiesz, fajnie byłoby z tym Sidewinderem, bo normalnie w rzeczywistości Sidewinder ma żywą głowicę, to znaczy ma ten seeker działający. A tutaj niestety nawet seeker nie działa. No chyba na tym to polega, że seeker działa, ale nie ma silnika, więc się nie odrywa od pylonu, nie? No a tu niestety nie ma. Jeszcze teoretycznie chyba można z żywymi Sidewinderami latać w trybie symulacji, ale nie wiem jak to działa. Nie próbowałem jeszcze. Powinno się dać. Master Arm na Simulation. Mogę spróbować. Aha, ale nie mam Sidewindera. Ale nie masz żywego Sidewindera. Jak miniemy ten SA3, to możemy skosić na waypoint trzeci.
żeby szybciej ten uzyskać tam Inishala. A co nam to da? Bo musimy się ustawić w linii na 01, tak? Musimy pójść na lewo od obecnego kursu. Okej, rozumiem teraz. Lecimy na pierwszy, żeby... W sumie możemy na przykład zmienić na łapień drugi. Jest bardzo blisko na łapień ten, ale check left. Na łapień drugi, bo już jesteśmy trochę... Ominiemy tą TSA trójki. Później jeszcze bardziej ominiemy. SA3, SA2, SA19 i SA18. Właśnie, kurde, ta dwójka z trójką mi się namierzyła, myślałem, że to jest 5. Nie, tutaj normalnie te krótkie po trasie między górami to były trójki. No nie, wyskarżę się na ten RWR, że jest tak czytelny jak... Nawet teraz, jak mam nałożone S-ki i te trójki, to nie wiadomo, co to jest. Rozróżnij S-kę, trójkę i 8-kę. To wszystko wygląda z tych samych znaczków, tylko że inaczej ten. No nie jest to czytelne bardzo, no ale co zrobisz? Jeszcze ci ewentualnie, jak coś się namierza, to ci dobrze, ładnie na hełmowym wyświetli. Tutaj już się da czytać, co jest, tak? A, no racja w sumie. Dobra, jesteśmy w miarę blisko już. Jak będziemy 30 mil, to będziemy mogli zacząć schodzić pod chmurki. Chodź. No co trzeba jeszcze zrobić, żeby się do was dostać? Pogadajmy na debriefie. Mało kto zrzuca w tym losie, to jest, trzeba przetrenować. Jedną ci się udało zrzucić, to że nie wpadła, to też. To akurat nie ma problemu. Bo to trenujemy. Akurat mówię sobie, kurczę, mówi, że są problemy, że się auto nie przełączają waypointy. Check left. W lewo na łapień trzeci. Przełączały i to nie był dobry punkt. W sumie mogę poruszyć ten punkt, bo dosyć istotne. Oczywiście, co, ja nie wiem, czy ci auto przełączyło, czy jakiś twój własny jakiś bind. Bo z tego, co pamiętam, to w trybie Air to Ground nie powinien przyłączać automatycznie. No tak, ale jak ty wejdziesz w Steer Point i zmienisz na auto, to ci zmienia, nie? Wchodzisz w Air to Ground, to zmienia się faktycznie na manual, nie? Ale możesz to zmienić. I ja żem to zmienił. Właśnie nie. W nawie tak, ale w trybie Air to Ground docelowa awionika powstrzymuje automatyczne zmiany waypointów po to właśnie, żeby nie było problemów przy atakach. No, sobie sprawdzę później, ale właśnie idealnie jak w momencie, wiesz, powinno być nad celem, no to ciach, nie? Okej, okay. Dobra, teraz tak, robimy sobie, schodzimy pod chmurę. I przyłączamy się na tego, push command 2507. Powtórz? Push command 2507. Roger, 2507. I pod chmurę. I fly heading 240. 10 stopni zniżania, ja ściągam moc przez kursem, przechodzimy przez chmury na 2.4.0. Prawie mam 400 noców. Możemy już wbić waypoint 12, mieć dystans do lotniska.
chcemy być na radialu 010, tak? Tego waypointu. Żeby wyjść na Inshala. Bingo! Bingo! Ściągam jeszcze przepęd 425 i... Popaj. Align Tower, Viper 1, to should be F-16, inbound for left overhead brake on runway 01, full stop. Pod chmurami. Poprawka na 2.30 kurs. Wizual masz tam, czy nie masz? Mam wizual. Dobra, 2.30, bo musimy separację wypracować. Zwalniam przepustnicę, zwalniamy do tych 300 noców. Będziemy musieli dosyć ostry zakręt wykonać, żeby na tego breaka wyjść. To jeszcze co? To jeszcze 220 w lewo, tak żeby móc spokojnie sobie wyjść na tego breaka. Altitude. Elewacja lotniska to chyba jest 800 feet, także na 2200 baro będziemy robić breaka. Na 2300. Którą teraz będziesz kręcił? Teraz będę kręcił w prawo. Roger. To ostro. I właściwie teraz zaczynam kręcić. Wyrównuję na 2300. I kręcę na kurs pasa. Dokręcam mocniej. O, to nie było zbyt takie efektowne wyjście na ten pas. Muszę dokręcić powyżej 010. Trzysta węzłów. Wychodzę w górę na 2300, bo oczywiście spadłem. Wychodzę na kurs pasa. I ustaw się po lewej stronie. 300 węzłów prędkości. Kurna, po prawej stronie przecież muszę być. Mam mój błąd. Po prawej stronie będzie, jak w lewo robię breaka, to po prawej muszę być. Sorry, zagapiłem się. Myślę, że w lewo. Może w prawo, sorry. Dobra, już. Na późne godziny. Nie sprawy. Dobra. Możesz trochę podgonić, będę zaraz kręcił. A 3 wystarczą. Viper 1 jest in the break.
Weapon 1-1 is strike base. Weapon 1-1, final 3-1, gear down locked. Evacuated into Charlie. My już nie będziemy kołować gdzieś tam pod was, tylko na pierwsze lepsze miejsce stoją wybierzone. Disconnected from your channel. Chief, place the wheel chocks. Copy. Wheel chocks are now in place. Everyone to the ship.